Cześć wszystkim, witam na kanale Enduro Concept Garage. W tym odcinku dowiemy się, czy do takiego motocykla można na tył dopasować jakiś inny błotnik. Zapraszam! Enduro Concept Garage presents. Ktoś mógłby zadać pytanie, tylko po co do takiego motocykla dopasowywać inny błotnik na tył, skoro ten jest ok? I bardzo słuszne pytanie, natomiast być może nie wszyscy wiedzą, że do Betty Cross Trainer tylny błotnik nie występuje w żadnym zamienniku. Można dostać tylko oryginał, natomiast Beta, z tego co słyszałem, jeszcze nie sprawdzałem, nie cieszy się zbyt dobrą opinią, jeśli chodzi o wytrzymałość plastików. Niektórzy twierdzą nawet, że podczas upadku te plastiki pękają jak szkło. To jest pewnie opinia przesadzona, ale być może gdzieś tkwi w niej jakieś ziarenko prawdy. Do innych marek motocykli można dostać zamienniki plastików wyprodukowane przez takich producentów jak UFO albo chociażby Polisport. I te plastiki są ok, są sprawdzone, wszyscy wiedzą, że nie są łamliwe. Dlatego ja postanowiłem sprawdzić, czy do Betty Cross Trainer można dopasować zamiennik. I tutaj najbardziej zbliżonym modelem jest wszystkim dobrze znana Beta RR. Beta RR, zwana popularnie R-ką, do której to bety można bez problemu dostać wszystkie plastiki w zamienniku. Czy tylny błotnik od popularnej R-ki przypasuje do Cross Trainera? Sprawdźmy to. Już gdzieś chyba to słyszałem. Aby nie tracić zbyt wielu środków na zakup nowego błotnika od R-ki, bo wiadomo, albo przypasuje, albo nie, postanowiłem, że poszukam jakiejś używki, nieważne w jakim stanie, ważne, żeby sprawdzić, czy pasują mocowania. I tutaj z pomocą przyszedł mi Kary z kanału Bully96, którego to wszyscy dobrze znacie i kojarzycie. I Kary przesłał mi taki błotnik. Kary, dzięki za szybką przesyłkę. A więc co? Rozpakuję przesyłkę i sprawdzimy, czy błotnik od R-ki pasuje do Cross Trainera. Wiecie co? Wygląda na to, że to jest stary błotnik z Betty Bulliego. Jak widzicie, ten błotnik jest trochę tutaj skrócony. Pewnie ktoś go zawinął i złamał. Dlatego ja go troszkę przytnę, żeby trochę fajniej wyglądał. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to widać. Ja tutaj narysowałem czarnym pisakiem taką linię i po tej linii będę chciał przyciąć ten błotnik, żeby on był troszkę jeszcze bardziej elastyczny w razie jakby co, jak go zawinę, to żeby się nie złamał, tylko żeby się po prostu wygiął. I teraz przytnę go tutaj po tych liniach multinarzędziem, takim multitoolem. To jest fajne narzędzie, wiecie, bo ono tnie wszystko oprócz palca. Zobaczcie, tutaj mam na przykład kawałek plastiku. A tutaj nic się nie dzieje, także bardzo lubię to narzędzie i spróbuję nim właśnie przeciąć tutaj ten błotnik. Bully, sorry, tnę twój błotnik, zamknij lepiej teraz oczy. Albo nie, wiesz co? Zrobię to tak jak ty. Klasnę i błotnik już będzie obcięty. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. O, można? Można? Błotniczek ładnie podcięty. Teraz nawet jak mi go podwinie, to o, będzie się wyginał. A dzięki temu, że wyciąłem tutaj te ranty, nie złamie się. Ok, teraz szybko zdemontuję ten błotnik, ale zanim co, szybki przegląd narzędzi.
będzie nam potrzebny taki kluczyk 8 i przyda się oczywiście jakaś szmata. Jakąś szmatą powycieram sobie tutaj końcówkę wydechu i pod spodem tutaj jakieś zanieczyszczenia, żeby się za bardzo nie pobrudzić, choć nie jest to zbyt brudny motocykl. I teraz kluczem 8 poluzuję sobie śrubę błotnika. Okazuje się, że do odkręcenia błotnika będzie potrzebny jeszcze kluczyk imbusowy. No i co? Teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko sprawdzić, czy błotnik z bety RR pasuje do crosstrainera. I zaraz się o tym przekonamy. Wszystko wskazuje na to, że mocowania będą identyczne. Jak na razie w górnej części tutaj wszystko pasuje. Jak widzicie, te boczki są nieco inne, zasłaniają nieco bardziej wydech, ale to będzie fajne, przydatne na przykład podczas zawodów. Wiadomo, że podczas zawodów motocykl więcej się przewraca, może się więcej przewracać, a więc to wszystko jest tutaj bardziej zabezpieczone. Ok, błotnik założony, idealnie pasuje do tego motocykla z obu stron, wszystkie pasowania, wszystkie otwory są identyczne, wygląda tak, jakby był szyty właśnie pod ten model. Pamiętacie, że w oryginale ten błotnik jest nieco dłuższy, on tutaj jest skrócony, ale to jakby nie ma najmniejszego znaczenia. Podsumowując, wszyscy użytkownicy crosstrainera, jeżeli zechcą, mogą śmiało sobie zamówić taki błotnik z Polisporta albo z UFO. Dlaczego? Dlatego, że plastiki w zamiennikach są nieco bardziej wytrzymałe. A wszyscy użytkownicy Erek mogą sobie zakupić i założyć do swojego motocykla tylny błotnik od crosstrainera. Zresztą, jeżeli się nie mylę, to nowa R-ka wychodzi właśnie na takim błotniku, więc jeżeli ktoś chce sobie odświeżyć motorek, to błotnik od crosstrainera jak najbardziej będzie pasował. Cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli uznasz, że ten materiał może być ciekawy, pomocny albo interesujący, to jak zwykle zachęcam do używania takiego przycisku. Im więcej takich łapek zostawicie, tym większą mam ochotę robić kolejne filmy. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Kary, jeszcze raz dzięki za błotnik. No i co? Do następnego!